Są takie dwa podstawowe wektory traktowane w filozofii, jako pewne dyscypliny naukowe i jako pewnego doświadczenia osobistego. O jednym i o drugim mógłbym mówić długo, ale skupię się raczej na tym prywatnym, osobistym doświadczaniu filozofii, bo ono jest esencjalne. Gdyby go nie było, to nic by się nie zadziało w filozofii. I tutaj oczywiście pierwsze skojarzenie to jest z tym, co powiedział Platon i Arystoteles, że filozofia zrodziła się ze zdziwienia i ciekawości. I tak te elementy jakby definiują postawę osoby filozofującą, która podejmuje problematykę filozoficzną, nawet nie wiedząc, że jest takie słowo jak filozofia. Ale nie każda ciekawość i nie każde zdziwienie jest filozoficzne. Żeby ono takim było, to musi mieć w sobie coś z postawy dziecka, takiego zdziwienia nad tym, co innych ludzi nie dziwi. Czyli na przykład nad tym, że świat istnieje. I te pytania dziecięce, czasami denerwujące, typu dlaczego, 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 to jest właśnie ten punkt wyjścia w filozofii. Filozofowie mają w sobie coś z tych dzieci, że nie boją się zadawać sobie czy innym takie pytania, dlaczego. Dlaczego jest raczej coś niż nic, jak to ujął esencjalnie Leibniz. A co do filozofii jako dyscypliny, to tylko mogę z ubolewaniem powiedzieć, że zmniejszyła się jej rola kulturowa, że filozofia kiedyś była, nie kiedyś, tylko można powiedzieć, do II wojny światowej taką główną dyscypliną, królową nauk, ona jednoczyła. No, nie chcę tutaj mówić, w jakiej ona jest relacji do dyscyplin szczegółowych, ale każdy wie, że czymkolwiek się ktoś zajmuje, matematyką i tak dalej, fizyką, to ona ma taki filozoficzny background, albo nawet mocniej, podstawy filozoficzne, albo pytania filozoficzne. To tyle, jeśli chodzi o tą filozofię. Raczej powiedziałem to, co wszyscy wiedzą, ale może ważny jest ten element osobistego zaangażowania. No właśnie, po osobistego zaangażowania, to jak to się stało, że został pan filozofem? Co pana do filozofii ściągnęło? No właśnie, to są jakby dwie różne rzeczy. Filozofia jako pewna problematyka i filozofia jako pewien kierunek studiów. One się oczywiście gdzieś tam jednoczą. Jako młodzieniec to odczuwałem prestiż filozofii i nawet bym powiedział tak snobistycznie, o, coś jest filozofią, coś z tego chyba pozostało, ale musi być coś takiego, co myślę ma, nie wiem, 10-15% ludzi, pewna odmiana wrażliwości poznawczej. Każdego z nas coś ciekawi, ale niektóre rzeczy ciekawią w taki sposób właśnie dziecięcy, że sięgamy do samych podstaw. Pamiętam mój nastrój psychiczny, bo w ramach tego snobizmu, już interesowania się filozofią, to wziąłem sobie na pobyt wakacyjny książkę pod tytułem Spotkania z filozofami, chyba tak się, Marka Sikory. Siedzę sobie na takim morenowym wzgórzu na Pojezierzu Drawskim i czytam o Kancie, patrzę na obłoki i odczułem taki rodzaj intelektualnego uniesienia. Poczułem tą wyjątkowość dyskursu filozoficznego, że on jest tam strasznie wysoko, jeszcze nad tymi się obłokami. I to było jakby takie przebudzenie, że chyba muszę zainwestować czas właśnie w ten rodzaj wiedzy. A już studiowałem fizykę, więc też się dobrze na niej bawiłem, ale chciałem jeszcze wyżej spróbować z moim umysłem. Wspomniał Pan o tym takim snobizmie, który czasem się wiąże z filozofią. Ale to jest dobry snobizm. Nie każdy snobizm jest Tak, ale zły. zastanawiam się, czy to nie przeszkadza trochę w momencie, kiedy jest się filozofem i patrzy się na wszystko niejako tak trochę z boku czy z góry i się rozmawia z kimś, kto filozofem nie jest. I czy nie stwarza to takiego niebezpieczeństwa, że rozmówca poczuje się, no właśnie, że rozmawia właśnie z jakimś snobem, który się wywyższa. No jest takie ryzyko, ale jak człowiek jest już dojrzały intelektualnie i społecznie, no to właśnie nie wykorzystuje tej swojej przewagi intelektualnej, że widzi w czymś rozumowaniu ubytki logiczne, nieświadomość założeń i tak dalej. No to byłoby fatalne, jakby ktoś to wykorzystywał. To się oczywiście zdarzać może.
ale w pewnym momencie już człowiek no, musi pobłażać, prawda, różnice znajomości rzeczy. To jest problem każdego specjalisty. Jak ktoś jest filologiem, to boli go, kiedy słyszy jakieś potworne błędy językowe, prawda, albo jak jakiś prostak wyjaśnia na palcach jakieś skomplikowane zjawiska fizyczne. Ale to nie jest jakiś wielki problem. No filozofowie gadają z filozofami albo z ludźmi, którzy są zainteresowani filozofią, więc był taki projekt właśnie, żeby zejść tak jak Sokrates z filozofią częstochowską na ulicę. To jest możliwe, kiedy się podejmuje problematykę człowieka etyczną, prawda? Można wtedy tak po sokratejsku zapytać, a co to znaczy być człowiekiem? A co to jest istota człowieka? I rozmawiać z prostymi ludźmi. Byłby to nawet może dobry eksperyment. Ale większość wiedzy filozoficznej jest zaawansowana. To jest dość długa droga dochodzenia do prawdy filozoficznej i ona się zrobiła bardzo skomplikowana pojęciowo. No, więc ona odstrasza większość ludzi, bo wydaje mi się, że albo to jest nudne, albo dziwaczne, a na pewno niezrozumiałe. No i właśnie a propos tego się pojawia czasem, mam wrażenie, że taki jest powszechny obraz filozofii, że to jest coś takiego bardzo oderwanego od rzeczywistości, ewentualnie coś w jakiś sposób takiego nudnego i czym nie warto się zajmować. To są dwie różne rzeczy. Jeśli pan pozwoli, to oddzielę te kwestie, chociaż gdzieś tam daleko się wiąże. Oderwana od rzeczywistości. Absolutnie nie. To esencjalnie wyraża Heidegger, kiedy zapytał się, kiedy jakaś, chyba wówczas jego kochanka i studentka zapytała go o pozycję filozofii, a on po prostu odpowiedział szybko i bezwzględnie, że filozofia jest wszędzie. To znaczy w każdym problemie, w każdej rzeczy, tylko jest ukryta. Jest ukryta. Trzeba mieć w sobie znajomość rzeczy, żeby dostrzec w jakichś błahych sprawach filozoficzne, jakieś konotacje czy podstawy. I to jest właśnie fajne w filozofii, bo fizyk jest ograniczony do fizyczności świata. Filozof niczym nie jest ograniczony, więc może swoim umysłem penetrować każdy rodzaj przestrzeni, na przykład banalność albo no właśnie przyziemność. A co do tej drugiej kwestii, takiej abstrakcyjności czy niedostępności wiedzy, no to jest właśnie cena. Ten element snobistycznego zaangażowania się w filozofię polega na tym, że to nie jest wiedza dla wszystkich. To jest rodzaj elitarności intelektualnej. Tak jak ktoś jest wykształcony estetycznie, to on inaczej odbiera muzykę, na przykład symfoniczną, niż ten, który się wychowuje na hip-hopie czy na disco polo. Tamta ta druga część odbiorców muzyki jest dla niego głucha i ślepa po prostu. No ale to już tak jest. Czy filozofia musi być akademicka, żeby była filozofią? No oczywiście tutaj przykład Sokratesa, który przecież... Znaczy w ogóle Grecy filozofowie nie studiowali filozofii, zanim filozofami zostali, tylko Sokrates chyba to tak najbardziej obrazowo wyraża, że to po prostu człowiek, który spacerował ulicami i rozmawiał z ludźmi. Ja się bardzo kiepsko czuję. Znaczy identyfikuję się ze środowiskiem akademickim jako nauczyciel, ale nigdy jakoś nie czułem się, że jestem filozofem zawodowym, który wykłada i tak dalej. To zresztą przypadkowo się nim stałem. Polubiłem tą pracę, ale filozofia jest czymś uniwersalnym. Pamiętam, jak mój kolega Marek Kozłowski mówił, filozofia to nie jest zawód, to jest sposób na życie. Myślę, że o to właśnie chodzi, że fizyk, no, czy psycholog ma takie regiony, kiedy on już wychodzi poza swoją profesję. A właśnie filozofia jest pewną postawą wobec rzeczywistości. Każdy filozof ma ją. No, każdy człowiek też ją ma, ale u nas jest, mówię o filozofach, jakby pogłębiona. Za nami jest tradycja, prawda? Nikt nie wymyśla dzisiaj filozofii od zera, tylko najwyżej przetwarza to, co dokonali poprzednicy. Więc filozofia jest pewną postawą i ona się ujawnia u wielkich artystów, u pisarzy. No właśnie w tym sensie filozofia jest wszędzie i to jest ta najszlachetniejsza warstwa różnej aktywności takiej artystycznej czy duchowej. Tylko o tym każdy wie. Dzisiaj się tylko o tym zapomina.
No ja trochę przeszedłem taką pewną ewolucję, bo my długo jako filozofowie częstochowscy pracowaliśmy jako usługowcy. To znaczy, żeśmy mieli tylko zajęcia na różnych kierunkach. Filozofii nie było. Jak się pojawiła filozofia, to iż też się pojawiły jakby większe wymagania również co do pracy naukowej. I no, w sposób dość naturalny wyspecjalizowałem się na filozofa nauki. Tym chyba jestem najbieglejszy, ale ostatnio zajmuję się innymi zagadnieniami z pogranicza epistemologii, ontologii i filozofii biologii. Na tym teraz pracuję, więc trochę odszedłem od tych moich takich naturalnych znajomości właśnie z tej dziedziny filozofii nauki. I tak w dwóch słowach dla ludzi, którzy nie wiedzą, czym jest epistemologia i ontologia. Czy to się da w ogóle tak krótko? Można spróbować, ale jest to bardzo trudne, bo jakbym powiedział, że ontologia to teoria bytu, to byłoby to przesunięciem zagadnienia. Ontologia w filozofii zajmuje się, by tak rzec, najbardziej podstawową warstwą tego, co jest. Grecy odkryli, że jest taki elementarny poziom wszystkiego, o czym się mówi, że jakoś jest. I to jest właśnie poziom ontologii. Więcej chyba nie muszę powiedzieć. To jest chyba do uchwycenia, że wszystkie rzeczy są jakieś, ale wszystkie są bytami, jakoś istnieją. A epistemologia to nic innego jak teoria poznania, bo jak ja chcę dotrzeć do tego najgłębszego poziomu, tego, co istnieje, to muszę mieć pewność, że to, co będę twierdził, jest uzasadnione, pewne. Słowo episteme Platon zaanektował na wiedzę pewną, więc epistemologia to jest tak naprawdę nie teoria poznania, tylko teoria poznania pewnego, takiego, które dostarcza, no właśnie, poznania, które ciężko zwątpić. Ale to jest oczywiście wielki problem, czy takie w ogóle poznanie jest. No otwiera się puszka problemów filozoficznych. Ale to jest właśnie fajne, że w filozofii żadne zagadnienie nie zostało zamknięte. No, porzucono niektóre rozwiązania, ale główne pytania, te dziedziczone od Greków, wciąż są żywe. I to jest fajne. Jak się ma fizyka, czy może ogólnie nauka do filozofii w tym sensie? To znaczy, szczególnie chyba współcześnie jest taka tendencja, żeby próbować odpowiadać na pytania filozoficzne, odwołując się do fizyki, czyli powiedzmy, czy fizyka może sobie rozwiązać pytania do wypowiadania się na temat, czy Bóg istnieje, czy powiedzmy o sensie życia, o wartościach, czy w ogóle nauka jako taka może kiedyś, czy obecnie, czy kiedyś w ogóle uzyskać tego rodzaju odpowiedzi? Wrzucił Pan parę kwestii takich, no, które się nieco różnią, dobrze? Ale zacznę tą mówić o tej podstawowej, relacja fizyka-filozofia, bo chyba na początku to Pan rzucił. To jest bardzo długa historia. Co definiuje co? Dla Arystotelesa świat fizyczny jest zbudowany na czymś jeszcze bardziej podstawowym, którą on nazwał filozofią pierwszą. I to było mniej więcej tyle, co ontologia. Ale w XVI wieku pojawiła się nowy rodzaj przyrodoznawstwa, tak zwane zmatematyzowane przyrodoznawstwo. I ono odniosło kolosalny sukces i rozwiązało w sposób niezwykle precyzyjny pewne zagadnienia, które były podejmowane przez filozofów, na przykład jak to jest ze spadaniem kamieni i tak dalej. I ta metoda dochodzenia do prawd dotyczących przyrody, podkreślam, była tak efektywna, że filozofia zaczęła tracić swoją pozycję takiej nadrzędnej instancji. I to w XX wieku, bo wtedy wiele się wydarzyło i w fizyce, i w filozofii, doszło do takich dwóch kierunków, że niektórzy tradycyjni fizycy widzieli, że u podstaw problemów fizycznych leży filozofia jako no, teoria tego, co bardziej podstawowe niż świat fizyczny, ale pojawiły się też takie nurty, zwane neopozytywizmem, scjentyzmem, fizykalizmem, którym twierdzono, tak jak Pan sugeruje, że fizyka załatwi różne rzeczy, nawet problem Boga. No, co jest
niemal na pograniczu prostactwa, bo to jest dość długa droga, jak zachodził ten spór fizyka versus filozofia. Jeśli miałbym powiedzieć coś od siebie, jak ja tą sprawę czuję, a jedną nogą jestem fizykiem, wprawdzie kiepskim, tylko znającym fizykę i filozofem, który zna to lepiej i znam też historię nauki, to bym powiedział tak właśnie za Heisenbergiem, że no, nie da się wyeliminować problematyki stricte filozoficznej z dyskursu fizycznego. No bo nie da się. No mógłbym podać jakieś przykłady. Pamiętam, jaką anegdotę podam. Hawking, prawda, próbował rozwiązać problem nieistnienia Boga w swojej teorii, wykorzystując do kosmologii takie zjawisko kwantowe, odkryte przez Diraka. Krótko mówiąc, próżnia nigdy nie, ta kwantowa nie jest pusta. I tam zachodzą zjawiska anihilacji, że powstaje cząstka, antycząstka. I na tym gruncie Hawking postawił hipotezę, że świat powstał sam, spontanicznie. Że gdzieś się tam na tym poziomie kwantowym coś rozdzieliło, więc nie musi być, niepotrzebny jest ten zapalnik w postaci Boga. A pamiętam, jak wówczas ksiądz profesor Życiński, a później biskup mówi, no dobrze, ale muszą być prawa. Skąd one się wzięły? Właśnie chciałem zapytać. Więc skąd one się wzięły? Więc osoba, która jest wierząca i jest jednocześnie fizykiem, powie, że jest wyższa instancja, że świat ma strukturę i ta struktura po prostu nie jest, tylko musiała być jakoś zaanektowana albo jest wieczna. Więc ten element transcendencji się natychmiast pojawia. Czy nie jest tak, że teorie, które fizycy tworzą, to jest teoria, prawda, tylko napisana na karcie, to jest w gruncie rzeczy wytwór umysłu, i tylko przypadkiem się tak akurat wydarza, że rzeczywistość się każdorazowo zgadza z tym, co żeśmy sobie napisali na kartce, a w gruncie rzeczy to, co my badamy, to naprawdę w ogóle nie badamy rzeczywistości, tylko sobie coś, prawda, wymyślamy. No, wszedłem na grząski grunt epistemologii, która przeżyła szok w wyniku mechaniki kwantowej, prawda, bo sądzono tak od czasów starożytnych, że możemy się zdystansować do świata, którego poznajemy, że jest możliwe jego obiektywne poznanie, bez wnikania, co to znaczy obiektywne. No, można powiedzieć, pozbawiono tych subiektywnych elementów. Ale mechanika kwantowa, udziałem obserwatora w zjawiska, to ten obraz zakłóciła. No i właśnie tutaj pojawiło się mnóstwo problemów filozoficznych. To odkrycie było tak dziwaczne, plus jeszcze inne, że sądzono, że może to jest tylko matematyka, a nie prawdziwe odzwierciedlenie rzeczywistości fizycznej. No dzisiaj jest mnóstwo ciekawych, takich kontrowersyjnych, wręcz zwariowanych teorii, jak wieloświaty i tak dalej. Wszystko jest możliwe. Możliwe jest tak, jak pan twierdzi, że żyjemy w jakiejś ułudzie. Ale są tacy, którzy uważają, że jest coś takiego jak trwała struktura rzeczywistości, my do niej docieramy, a nie wymyślamy sobie jakiejś matematyki, którymi możemy operować na poziomie eksperymentu, ale one są tak jak szachy, pewną umową, a nie czymś, co jest zakotwiczone w bycie. Jak się ma to, że z jednej strony fizyka nam mówi o tym, że czas jest względny, ruch jest też względny, filozofia naprawdę jeszcze bardziej to pogłębia, bo to już Grecy zauważyli, że z tym ruchem to się wiążą różne, prawda, paradoksy. A z drugiej strony fizyka twierdzi, że jest coś takiego jak prędkość światła i to jest prędkość skończona. I stała, tak. I teraz pytanie względem czego ona jest liczona? No bo z perspektywy tego fotonu, który porusza się z prędkością światła, to z jego perspektywy to wszystko wokół się porusza z prędkością światła przecież. No właśnie, to o czym pan mówi i chcę, żebym też się wypowiedział w tej kwestii, to jest przykład tego, gdzie fizyka ma przewagę nad filozofią. Bo niektórych irytuje, że w filozofii nie ma jednej prawdy, aktualnej prawdy, tylko Platona można bronić taką samą skutecznością, jak współczesne koncepty filozoficzne. A to, o czym pan mówi, mianowicie, że jest taki dziwoląg, że światło ma stałą prędkość niezależnie od układu odniesienia,
jest wynikiem eksperymentu. Pewien człowiek, Michelson, próbował rozwiązać techniczny problem. W XIX wieku powstała teoria Maxwella, która wyjaśniła, czym jest światło, że to jest fala elektromagnetyczna. Ta teoria jest zbudowana na teorii newtonowskiej, zakładająca, że jeśli jest jakieś działanie, to ono musi mieć materialny nośnik. Krótko mówiąc, jeśli jest światło i ono przylatuje z innych gwiazd, to ono musi się poruszać w jakimś środowisku. To środowisko nazwano, tak jak nazwał je kiedyś Arystoteles, że to jest eter kosmiczny. To jest medium, w którym poruszają się fale elektromagnetyczne. No więc jak sobie wyobrażano ten eter? Że to jest taka galareta, w której poruszają się ciała niebieskie. I Michelson chciał sprytnym eksperymentem wyliczyć, z jaką prędkością Ziemia się porusza w stosunku do tego eteru, bo za Newtona uważano, że jest, no, że wszechświat jakby stoi jako całość, a w nim poruszają się różne elementy, gwiazdy, między innymi Ziemia. I ten eksperyment ku jego zdziwieniu dał zerowy wynik. To jest tak, jakby Ziemia była centrum kosmosu, a wszystko się wokół niej porusza. Wiedziano, że coś jest tutaj nie tak. Poprosił swojego kolegę Murraya, zrobili eksperyment jeszcze 10 razy dokładniejszy i był taki sam wynik. No i wtedy była zagwozdka taka, filozoficzna aporia. Co tu jest grane? Lorentz, który jeszcze próbował bronić teorię eteru, wymyślił tak zwane transformacje, później nazwane lorentzowskie, bo Robię tu taki krótki wykład, ale to wtedy będzie zrozumiałe, o co chodzi. Galileusz pokazał względność ruchu, prawda, że prędkości się dodają. Więc sądzono, że tak samo jest się ze światłem, że jeśli ja na przykład stoję i światło ma jakąś swoją prędkość, więc jak się poruszam, to ta prędkość światła gdzieś tam odbierana się dodaje, że jest zwykłe sumowanie. Te transformacje Lorentza pokazywały, że jest inaczej, że się dzieje, dochodzi do takiego jakby skrócenia. No nie mam tablicy, żeby narysować ten wzór określający, co się dzieje w takim układzie. Ale radykalnie podszedł do tego problemu niejaki Albert Einstein i powiedział dwie herezje, mianowicie, że nie ma w ogóle eteru, czyli jest falowanie, ale nie ma tego, co faluje. No nie do pomyślenia. I druga rzecz, która jest w zasadzie wynikiem tego eksperymentu Michelsona-Murraya, że prędkość światła jest taka sama we wszystkich układach. To jest cud jakiś, bo to jest niezrozumiałe. Jak ja się poruszam z prędkością pół prędkości światła i wypuszczam to światło, to ono i tak będzie biegło i odbierane będzie w ten sposób. To jest po prostu konstatacja empiryczna. Więc na bazie tej konstatacji empirycznej jest zbudowana szczególna teoria względności. I tam się właśnie pojawiają te względności, których nie sądzono, że istnieją. Na przykład jak ja się poruszam, to czas, mój lokalny czas, zwalnia. Jak ja się poruszam w określonym kierunku, to przedmiot w kierunku ruchu się skraca, jest dyletacja. No to są rzeczy, które zaszokowały ludzi. Ale ponieważ udało się wykazać empirycznie, że tak jest, to nie była to teoria taka sobie, bo przecież Arystarch mówił jako Pitagorejczyk o tym, że jest możliwość taka, że to nie Słońce obraca się wokół Ziemi, tylko odwrotnie, ale on nie miał tego udowodnić. Fizyka ma tą przewagę, że te swoje tezy eksperymentalnie testuje, no one nabierają mocnej wagi. Czyli to tak najprościej możemy powiedzieć, że po prostu światło zmienia rzeczywistość wokół siebie w taki sposób, żeby dla każdego układu odniesienia jego prędkość była stała. No można powiedzieć. No, to jest niezrozumiałe, prawda? To jest niezrozumiałe, bo my jesteśmy przyzwyczajeni na przykład w zjawisku dźwięku, że się te prędkości dodają. Jest efekt Dopplera, prawda? Jak zbliżamy się w kierunku syreny karetki, to jest wysoki dźwięk. Jak odjeżdża, to się obniża. Bo w wypadku tej teorii względności jest inaczej. Ona jest dobrze nazwana, bo te rzeczy uważano za bezwzględne, że czas cyka tak samo dla wszystkich układów odniesienia. I nagle okazuje się, że mamy problem z takim pojęciem równoczesności.
Einstein pisze w tym tekście, za którego dostał Nagrodę Nobla, o tym, że nie pracuje tak pojęcie jednoczesności. Że jak się dwie rzeczy dzieją jednocześnie, to tak naprawdę musi być jakiś impuls, który by pozwolił to stwierdzić. Najlepiej to jest właśnie światło, ona potrzebuje czasu. Nie ma czegoś takiego jak jednoczesność. Jednoczesność jest tylko w danym układzie. Więc to była rewolucja. I taka filozoficzna, bo tak jak Pan wspomniał, filozofowie zakładali implicite, że czas cyka właśnie tak samo. No to jest naprawdę niepojęte, że czas tak naprawdę jest czwartym wymiarem przestrzeni. Minkowski opracował taką teorię, że nie ma czasu obok przestrzeni, tylko jest czasoprzestrzeń. To jest czwarty wymiar. Można tam różne rzeczy liczyć i można traktować właśnie czas tak jak długość. Mówił Pan o tym, że my to ustaliliśmy, te, no powiedzielibyśmy, anomalie z prędkością świata po prostu empirycznie. Tak. Natomiast czy jest taka możliwość, że to po prostu wynika z czy ograniczenia naszych metod eksperymentalnych, a ewentualnie w ogóle z możliwości ludzkiego poznania? Czyli innymi słowy, że ta sytuacja z prędkością świata wygląda tak naprawdę inaczej, tylko że ta prędkość świata to nie jest ograniczenie niejako świata fizycznego, tylko ograniczenie naszego poznania. Absolutnie to drugie. Absolutnie to drugie, bo być może, że to jest taka wiedza, która zostanie zrewidowana. I to jest właśnie siła filozofii nauki. A jak był ten sławny eksperyment, to szukano dziury w różnych rzeczach. Bo w tym eksperymencie zakładano zjawisko interferencji. A to jest optyka, albo można powiedzieć zaawansowana teoria elektromagnetyczna. Tam jest mnóstwo teorii powiązanych. Jak jest taka bardzo ważna zasada w falsyfikacjonizmie. Jak mamy wynik eksperymentu, który się nie zgadza z prognozą, to nie znaczy, że hipoteza ta testowana zawodzi. Może zawodzić teoria obserwacyjna i ona się rozszerza. Jak mówił szczególnie Diem i Quine, na całą wiedzę. Także może być taka sytuacja, że pojawi się podobny problem jak z tą prędkością światła i zrewidujemy nie tylko fizykę, ale może ludzki umysł. Wszystko jest przed nami, wszystko jest przed nami. A sytuacja w dzisiejszej naukach przyrodniczych przez powiązanie kosmologii z fizyką i do pewnego stopnia z filozofią, no jest bardzo obiecująca, tylko potrzebny jest jakiś Einstein czy Bohr czy Heisenberg, a te dyscypliny są bardzo skomplikowane i nie wiadomo, czy się taka osoba pojawi. Pewnie się pojawi. A tu już będziemy zmierzać do końca i tylko jeszcze takie ostatnie pytanie, znaczy właśnie a propos pytań, bo filozofowie znani są z tego, że właśnie te pytania zadają. I teraz pytanie, czy ma Pan jakieś takie swoje ulubione pytanie filozoficzne? I co więcej, najlepiej by było, żeby było to takie pytanie, na które właśnie nie zna Pan odpowiedzi, z którą się Pan zmaga. Powiem wymijająco. To znaczy tak, nie mam swojego ulubionego pytania, ale to dlatego, że wiem, że jedno pytanie pociąga inne pytania, czyli jest całe grono takich pytań, idących jak kometa. Ale jest takie pytanie podstawowe, no takie właśnie, że jesteśmy. Ono zrodziło i religię, no bo przecież mogłoby nic być, a jednak coś jest. Więc to jest zadziwiające. To jest zadziwiające. Nie, że ja jestem, że Pan jest, tylko że w ogóle coś jest. Bo jest do pomyślenia absolutne nic, prawda? Dlaczego tak jest? No i tu właśnie pojawia się religia, metafizyka, ezoteryka. Albo może jakaś kosmologia. Może jesteśmy skazani na to, żeby coś było. Że myślenie o czymś jako o kompletnym braku jest anomalią myślenia, a nie czymś, co jest brane jako alternatywa. Że mogłoby jednak być nic. Leibniz w tym swoim sławnym stwierdzeniu twierdzi, że nic jest łatwiejsze niż coś, prawda? Bo coś to już jest jakaś struktura. Nic to nic po prostu. No tylko czy to nie jest takie trochę zbytnie sprowadzanie wszystkiego do poziomu myślenia ludzkiego? To znaczy nic jest owszem prostsze, ale dla człowieka jest prostsze. Natomiast czy dla wszechświata jest prostsze, to jest... W ogóle co to znaczy, że jest prostsze? No właśnie.
No właśnie. Tu jest takie fundamentalne pytanie leżące u podstaw epistemologii. Jak się ma nasze myślenie do rzeczywistości? Myślono mnóstwo teorii, ale one może wszystkie są po prostu iluzją. Tak jak Pan zasugerował z jednych tam wcześniejszych naszych fragmentów rozmowy. Może jest to iluzja. Najważniejsze jest, że jest o czym myśleć. Tak.